Witajcie serdecznie w filmie, w którym będą ogłoszone wyniki tego całego konkursu kalendarza adwentowego. To będzie dotyczyło tylko mojego kanału. Joanna u siebie zrobi ogłoszenie wyników, ja robię u siebie. Przede wszystkim, zanim przejdę do rzeczy, to chciałam Wam serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli bardzo aktywni, którym w ogóle chciało się codziennie oglądać filmy, którym chciało się w ogóle cokolwiek napisać. I dziękuję Wam, że towarzyszyliście i mi, i właściwie też sobie w oczekiwaniu na święta, na Szczodre Gody, na święto stania słońca, Boże Narodzenie i tak dalej. Pomyślałam sobie, że zrobię tak samo jak poprzednim razem w tym takim pomniejszym konkursie, bo ja nie jestem w stanie, słuchajcie, wybrać konkretnej osoby, wskazać palcem i powiedzieć, to ta osoba. Znowu mam tutaj karteczki, wypisałam wszystkie niki, które najczęściej pojawiały się pod filmami i mam znowu tutaj ten sam kielich co poprzednio i ja po prostu sobie tutaj te karteczki wrzucę do tego kielicha i wylosuję osobę. Wylosuję osobę, która wygra oczywiście prognozę na 2023 rok ode mnie. Rozłożę dla tej osoby karty. I oczywiście umówimy się poza kanałem, tak jak poprzednim razem. Osoba, która wygra, napisze, bardzo prosiłabym, żeby napisała do mnie na priv ze swoją datą urodzenia i prawdziwym imieniem. No i będziemy rozkładać karty. Ale teraz jeszcze przechodzę do... chciałabym to tak, wiecie, porządnie zrobić, porządnie te karteczki tutaj pomieszać. Oczywiście znowu nie mam Marysi przy sobie, jest po świętach, ja nagrywam to po świętach. Każdy już poszedł do swoich zajęć, dzieci rozpierzchły się po swoich domach, więc nie mam tutaj Marysi, no i za Marysię będę ja, tak? Jeszcze trochę pomieszam w lewo, trochę pomieszam w prawo i znowu w lewo. Okej, mam jedną karteczkę, więc zwycięzcą jest Alina. A więc zapraszam Alinę do kontaktu prywatnego. Rozkładamy karty na rok 2023. Zobaczymy, co się pojawi. Serdecznie gratuluję. Dziękuję Wam wszystkim. Mam nadzieję, że nie czujecie się pominięci. Tutaj naprawdę widzieliście, są wszyscy, którzy najczęściej pojawiali się w komentarzach. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcy. Gratuluję również wszystkim, że zechcieli oczywiście oglądać i może coś wyniosą z tych filmów, które ja tam publikowałam. No i zapraszam Was wszystkich do oglądania kolejnych filmów. Mam kilka fajnych pomysłów, więc na pewno nie będzie nudno. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie, dziękuję Wam za obecność i wszystkiego dobrego.